Panie marszałku, Wysoka Izbo, składam wniosek formalny o odroczenie posiedzenia Izby do czasu, kiedy Prezydium Sejmu spełni żądania protestujących rolników. W tej chwili organizacje rolnicze zablokowały Aleje Ujazdowskie, żądają spotkania z Prezydium Sejmu w sprawie porządku obrad. Panie pośle, to nie jest wniosek formalny. Dziękuję bardzo. Proszę opuścić. Tak, pan może sobie żądać. Teraz głos ma sekretarz stanu. Pan sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów Sebastian Skuza. Bardzo proszę. Proszę opuścić mównicę. To nie jest wniosek formalny. To jest wniosek formalny. Nie, proszę pana. Proszę nie kłamać. Panie pośle, proszę. Panie marszałku, proszę nie kłamać. Proszę nie niszczyć polskiego rolnictwa w ten sposób. Proszę nie kłamać, panie marszałku. Proszę o procedowanie mojego wniosku formalnego. Mam do tego wszelkie prawo. Proszę o procedowanie mojego wniosku formalnego. To jest granda to, co robicie. Jest żądanie ze strony rolników spotkania z Prezydium Sejmu. Panie pośle, na podstawie artykułu 175 ust. 2a regulaminu Sejmu stwierdzam, że swoim zachowaniem na sali posiedzeń narusza pan powagę Sejmu. Pan narusza powagę Sejmu. Bardzo proszę, panie ministrze.